pracowni szkutniczej. Zajmują się konserwacją łodzi w sezonie już pożeglarskim, uzupełnianiem ubytków. Przygotowujemy ich również do nauczenia się technik laminowania, które będą wspomagać te umiejętności operowania i kierowania łodzią żaglową. Coraz więcej osób posiada własne łodzie, jachty, motorówki. W związku z tym tego typu drobne prace naprawcze, jak laminowanie i prace szkutnicze, no, mogą być przydatną umiejętnością praktycznie wykorzystaną w przyszłości. Lubię się bawić narzędziami, że tak powiem. No i od dłuższego czasu tak myślałem już w gimnazjum, żeby to przejść na ten kierunek. No i tak jak przyszedłem, tak zostałem. Nauczyciele fajnie tłumaczą, wszystko da się zrozumieć. To jest sala obróbki ręcznej. Oni po weryfikacji, po demontażu tych elementów, tutaj wymiary ściągają, robią dokumentację i potem je wykonują. Pierwsze klasy wykonują to w sposób tradycyjny, ręcznie, natomiast starsze już mechaniczne, przy użyciu obrabiarek, tokarek, frezarek. Kolejna sala, tam jest obróbka mechaniczna i tam mamy do dyspozycji dosyć bogate wyposażenie. Mamy tam 4 tokarki tradycyjne, natomiast jedna CNC z odczytem programie takich typowych obrabiarek przemysłowych. Przymierzamy się do sprofilowania ślusarzy, bo też mamy takie wyposażenie, żeby uczyć. Żeby nie jeździli do Tczewa, nie robili tam kursów, tylko u nas. Jakby chcieli, to mogliby się uczyć. Mam zainteresowanie mechaniczne. Lubię właśnie robić takie roboty i bardzo mi się to odpowiada w taki kierunek. Pracujemy na dopasowaniu kształtowym dwóch blaszek. Tutaj, żeby nie było żadnych przejaśnień, trójkącik zrobić i kwadracik. Dzisiaj to są zajęcia z rysunku technicznego i my na tych zajęciach uczymy się rysować w tradycyjnej formie rysunki, tak, przy pomocy linijki, ołówka, ale też wymagania są takie, że uczeń musi stworzyć rysunek w programie CAD. Czym możemy się pochwalić, jakie mamy tutaj efekty? To jest zdobycie pierwszego miejsca w 2013 w wojewódzkim konkursie z rysunku technicznego.